Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Ratchet & Clank 2 Going Commando. Wpierw normalna synchronizacja. Dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. Więc mała synchronizacja była. I tak, w poprzednim odcinku mówiłem, że tej planety właściwie nie będę musiał w tym odcinku robić, aczkolwiek sobie przypomniałem, że jednak będę musiał, żeby zaoszczędzić sobie później trochę czasu. Więc tak, co wpierw musimy zrobić? Najpierw sobie kupię amunicję, że jakąś tam, a mam wszystko, okej. Więc tak, musimy iść tutaj. Jak widzicie tutaj pełną parą jakiś kemping. Tutaj jakaś woda, lemoniada albo coś. Naprawdę wygląda dziwnie. Dobra. A tutaj mamy tego naszego śmiesznego gościa. Lecimy na niego. It won't budge. Violence is not the answer. Can you move this rock, sir? I am able. And? Patience, young one. For the rock to move, the forces of the universe must align. So, can we make these forces align a little faster? Ah, yes. The holistic resonance of moonstones may yet guide these wayward forces. No, więc musimy zdobyć jakieś tak zwane moonstonesy, które dokładnie tak samo działają jak tamte kamienie pustynne. Więc no co ja się będę sprzeczał, no trzeba to zrobić i koniec. Więc tak, to są nasi przeciwnicy, najbardziej wnerwiające stworzenia w całym wszechświecie. Nic tak bardziej mnie nie wnerwiło w całym uniwersum Ratcheta i Clanka jak to gówno. Po prostu jak to gówno zwanym Yeti. A więc tak, niedawno na moim Facebooku było powiedziane, co ja będę nagrywał w następnych let's playach. I było tam powiedziane, że 2 miesiące po ukończeniu Super Mario 64 DS dopiero nagram tam kolejną grę z Mario. Ale co ja będę robił w tym czasie? Nie, to nie znaczy, że w tym miejscu nie będzie żadnego let's playa. W tym miejscu wejdzie maraton, taki mini maratonik mój z całej serii gier Metal Slug, czy mojej ukochanej, ulubionej i innych zarąbistych słów na O, to znaczy U, jestem idiotą, strzelanek ever. A od razu mówię, Ratcheta zaliczamy jako platformówkę, nie strzelankę. Więc najpierw będą live'y z tego Metal Slug'a, abym się przygotował, bo ta seria, tak wam trochę zaspoiluję, będzie dla mnie jednym wielkim wyzwaniem. Ci, co oglądają PS5, powinni wiedzieć, o co mi chodzi. Ale dobra, niech on ruszy ten kamień. Yes. Your arrival with the Moonstones is most fortuitous, for it is in this very moment that I am able to move the rock. Gee, what a coincidence. Thank you, sir. That was most helpful. Your gratitude is comforting, child. I have also found a piece of something called a hypnomatic. You may have it in exchange for more moonstones. Wait, I thought you had no need for material possessions. Please, do not lay your burdens upon me now. I am weary from lifting the rock, and I must rest. Tak, on nam nosił kamień, teraz musimy zdobyć 16 moonstone'ów. Nie wiem, jak to przetłumaczyć, kamienie księżycowe. A, dobra, powiedzmy, nawet to ładnie brzmi. Więc kamienie księżycowe, kamienie księżycowe musimy. Ale nie ma tak łatwo, musimy najpierw... Miałem plan, żeby najpierw pozbierać te 16 kamieni na te... na część hipnomatyka, ale jednak... Niestety, ale wpierw trzeba to przejść, bo nie ma tutaj aż tak dużo kryształów odpowiednio. I znowu kolejny poziom z gliderem. Nie wiem, czy tu mi się uda i nie wiem, czy... Nie wiem, czy tu jest fiolka z nanotechem. Nie pamiętam dokładnie, aczkolwiek jeżeli jest, to postaram się ją zdobyć, a jeżeli nie, to i tak będę lamił tutaj. Bo ja na serio tutaj sobie nie radzę.
Okej, kurde. No właśnie. Ja już tu kilka razy próbowałem tak zrobić, żeby bez tego glidera, w sensie ludzie, którzy zajmują się hakerstwem, jak i speedrunowaniem gier, nazywają takie triki bypass, czyli żeby przejść jakąś część jakiejś misji, planszy lub coś w ten deseń nie tak jak trzeba, albo pominąć ją kompletnie. I to się właśnie nazywa bypass. Na przykład w polityce hakerów gier i hakerów ogólnie wszelko pojętym to no jest to, jakby to powiedzieć, jest to, no jest to używane. I ogólnie udało mi się uruchomić emulator Game Boy Advance na Wicie poprzez emulator PSP, tak, po prostu incepcja. I może wreszcie przejdę Sonic Advance na 100% i wtedy może, nie mówię, że tak, ale jest jakaś szansa, że Let's Play Sonic Advance będzie live play. Tak wam powiem w tajemnicy. Dobra. Właściwie to mogę zraszować tą sekcję, ale wpierw spróbuję przejść tak wiecie, legitnie. Czy one się w końcu przestaną pojawiać? Nerwia mnie już powoli ten dźwięk wyczerpanej amunicji. Okej, okay, nie było aż tak źle, jak przypuszczałem. Widocznie już chyba jakiś tam skill mam w tych starszych Ratchetach. No please, przechodzę Ratchet Gladiator Next na trybie ekstremalnym, więc coś to musi znaczyć. To znaczy utknąłem na jednej misji, ale dobra. O tym wam powiem wreszcie, Gladiatorze, jest. A do Ratcheta Gladiatora zostały nam jeszcze dwie gry, więc... No, praktycznie trzy, licząc jeszcze tą, ale dobra. Jej, no tak mi się zupgrade'ował. Nice. Ale niestety tutaj chyba fiolki nie było w tym poziomie. No, zblądowałem przypadkowo amunicję. Bo trochę się pospieszyłem i... To będzie nam później potrzebne, więc... Więc bądźcie cierpliwi, kiedyś to wrócimy. To jest nam teraz potrzebne... Proszę. Nie, nie to. To mi nie jest potrzebne. Tu chyba jest dostęp do platynowej śrubki, więc może... Może kiedyś. Ale ten HK 22 gun jest bardzo... Widzę skuteczny na te robociki. Widzę, bo na przykład Heavy Lancerem nigdy bym ich chyba nie rozwalił. Już chyba właśnie, że mi się wyczerpał ten. O, jest. Dobra, koniec z legitnym przechodzeniem tego poziomu. Bye bye. Dobra, jesteśmy teraz na tym. Właśnie wyszliśmy już z tego i teraz mamy możliwość kupienia sobie broni, tak, nie. Armoru. I to jest najlepszy armor w grze. Niestety, jak widzicie, jest strasznie, ale to strasznie drogi. A już na ten kolejny mnie nie stać. I właśnie o to się boję, o finałową walkę. Czy ten z tym armorem zdołam pokonać finałowego bossa? Bo prawdopodobnie w całej grze nie zdobędziemy tyle bez jakiegoś, wiecie, ekspienia, czy coś w tym stylu. Nie zdobędziemy odpowiedniej ilości śrubek. Chyba, że będę tak strasznie, ale to strasznie oszczędzał. Tylko, że jak widzicie, amunicja, no mało na nią nie wydaje. I no po prostu... Znaczy mógłbym nauczyć się używać innych broni, albo po prostu wreszcie pójść i kupić sobie upgrade'y do broni. Bo tak to trochę zaniedbałem. Ale dobła. Właściwie przejdziemy tą planetę i pójdę kupić te upgrade'y broni. Czemu nie?
Dobra, 16 ich muszę mieć, tak? Kurde, no... I to jest właśnie... według mnie idiotyczne, bo te całe węże, które... czy jak to się tam nazywa, nie wiem, smoki ich nazwało. Smoki, które wyrastają z tych grudek lodowych. I teraz to po prostu chyba była najbardziej idiotyczna nazwa na nich, jaką kiedykolwiek powiedziałem. No i ja jak już to mam w nawyku, mówi, że po prostu one mają aimbota. Jak to w Minecrafcie był kiedyś taki bardzo popularny bot, który wam po prostu namierzał celowanie z łuku. Namierzał wam jakiś graczy i bez właściwie skilla do trafiania czegokolwiek mogliście ich zabić bez problemu. Okej, okay, jak widzicie, przynajmniej taka jest dobre w tym, że nie musimy tych kryształów później rozwalać znowu. I po prostu dostajemy te kryształy przy śmierci, te taki insta collect. To jest fajne. Ja! Zostawcie mnie! Co ja wam takiego zrobiłem? Jezu, co ja byłem jakiś okrutny? Nie wiem, ja wam mamy zniszczyłem czy coś. Od ta przemoc. Jak to powiedział ten bardzo mądry staruszek, przemoc nie jest odpowiedzią dobrą. Powinniście się jego posłuchać. Polecałbym. Hopsa, hopsa, hopsa. No i sądzę właśnie, że te 2 miesiące spokojnie mi starczy, żeby przerobić wszystkie części Metal Slug'a, takie ważniejsze. No to jakby było 8 takich głównych, plus 2 na Advance'a, plus bodajże, nie wiem, chyba 1 albo 2 na Neo Geo Pocket chyba. To jest 3, 3 plus 8 to jest 11. To spokojnie wystarczy mi czasu, jeżeli chodzi o 2 miesiące. No nie wiem właściwie, czy tyle mi nie zajmie Shadow the Hedgehog, więc tak fajnie będzie. No oczywiście po skończeniu modi Inanny Rayman trójeczka, wreszcie. Dobra, mam o jeden kryształ za dużo, ale to okej, okay, przynajmniej będziemy mieli hajs. Hello? Hello? We've got more moonstones. No, you have not. What? Existence is a lie. Sensations are illusions. Possessions are merely visions. All right, I've got an illusion of some moonstones. I'll trade it for a vision of that hypnomatic part. You have learned much, young one. Now bring me more moonstones, and riches shall be your reward. No, dostałem przynajmniej 3000 śrubek, jest fajnie. Ale to właściwie to Cake is Ally, a nie Existence. Ale dobra. Właśnie, bo nie powiedziałem o czymś bardzo ważnym. Po Let's Playu z Ratchet & Clank'a 2 mówiłem, że po właśnie Let's Playu z Ratchet & Clank'a 2 2 tygodnie po ukończeniu tego Let's Playa będzie Ratchet & Clank 3, ale co będzie w tym czasie? Otóż już długo ode mnie wyczekiwany Portal 1. Na Portala 2 niestety przyjdzie wam troszeczkę poczekać, gdyż no niestety ta gra nie jest tania i trzeba na nią uzbierać, a tak to przynajmniej mam Portala 1 i możemy zrobić let's play z tego. Więc dobra, tu już niestety na tej planecie nic nie zrobimy, ale musimy na nią wrócić. Ja mam w ogóle kwartów Hypnomatika. 2 na 3, okej. Okay. Więc teraz polecimy, by kupić sobie ulepszenia do broń. Tylko gdzie to było? Tutaj. 14 minut. Nie wiem, czy jeszcze zrobimy ten drugi poziom. Chyba raczej nie. Ale nie wiem, postaram się. Nie zaraz. A, dobra. Nie powiem wam, co teraz pomyślałem, żeby wam, że tak powiem, nie spoilować. Gdzie jest teleport? Tutaj. Dziękuję.
Okej, dziękuję bardzo. Jesteście bardzo miłymi ludźmi, naszymi ludźmi. Jej, vendor. Jej, cały czas tu się Spiderbot kręci i mogę tak spamować. Fajnie. A już wszystko kupiliśmy, serio? Wydawało mi się, że będzie tego więcej. Zobła. Właściwie, co teraz mógłbym zrobić? Właściwie iść po tą... Ale nie chcę mi się właściwie. A, polećmy tutaj. Nasze śrubki. Nasze śrubki, proszę. O jeny. A dobrze w ogóle, że zrobiliśmy PS5 z portala, bo przynajmniej dzięki temu zebrałem odpowiedni mi materiał, jeżeli chodzi o spolszczenie. Znaczy spolszczenie, polonizacja jest oficjalna, ale tekst mam. I nie muszę przynajmniej ślęczać nad tym pół dnia, żeby to przetłumaczyć, tylko po prostu odpalam starsze PS5, o ile ich nie odsunęłem, o Boże. Jak je usunę, to jestem w pupce. Dobra, w najgorszym wypadku po prostu zrobię let's play z wersji na PC-ta. Dobra, najpierw pójdziemy tutaj, żeby było fajnie. No i tutaj jest motyw jak z powrotu do przyszłości, że nagle pojawiają nam się pociągi nie wiadomo z czego. Jest tak prawie jak z powrotu do przyszłości, bo w powrocie do przyszłości przypominam, że pociąg też się pojawił. Jeżeli ktoś nie wie, to nie spoileruję, tylko mówię o tym pociągu, że był. Więc jeżeli nie oglądaliście powrotu do przyszłości, to szybko go oglądajcie. Bo kiedyś planuję zrobić let's play z gry zrobionej przez Telltale Games Back to the Future. Więc polecam wam to. Polecam wam zobaczyć filmy, jeżeli chcecie zobaczyć let's play, bo wtedy będzie wam się jeszcze fajniej oglądało. A tu mam taką sekcję prawie jak wyjętą z Sonika. I nie ma szans, żebyśmy tutaj jakoś przeszli. Ale właściwie nie wiem po co ja ich te protopety rozwalam. Ale chyba jest za to jakiś skill point, więc jeżeli jest, to fajnie, jeżeli nie, to już trochę gorzej. Ale mam nadzieję, że jest skill point, bo będę smutny. Ale dobrze przynajmniej, że jest za to kasa. Bo wiecie. I trzeba tu szybko, bo szybko się poruszamy. Myk. Okej, i to jest ostatni nasz part Hypnomatika i tak dostaliśmy skill point. Tak, i to jest nawiązanie do Jacka i Daxtera. To jest nawiązanie do Jacka i Daxtera. Nie wiem, czy do jedynki, czy do dwójki, bo na serio Jacka i Daxtera nie grałem, przyznam się. Planuję sobie kupić kolekcję HD na PS3, ale obecnie nie grałem, tak samo jak Sly Coopera. Co? Boże, teraz mi powinien się zjechać, ale Sly Coopera, Boże, jestem już zmęczony. Ale przejdziemy sobie jeszcze tą planszę, z którą miałem problem na początku, bo nie wiedziałem, o co w niej chodzi. Ale tak, to jest kolejna misja gigantycznego klanka, która no sprawiła mi na początku problem, a później jak ogarnąłem, o co w niej chodzi, to było fajnie. Więc tak, musimy zniszczyć tą statek matkę. Co do prostych zadań nie należy. Dobra, gdzie ona jest? Czy o, ona. Nie wiem jak nazwać statek matkę, czy to można jako kobietę, czy nie. Nie wiem. Dobra, w każdym razie musimy niszczyć te ich roboty, by... O właśnie, by po to, by móc na nią naskoczyć. Tak, jestem złym człowiekiem, wiem.
każdym razie ona ląduje. To UFO ląduje, o, to UFO ląduje, dzięki czemu mamy możliwość zaatakowania. Najlepiej po prostu jest na to skakać. No nie! Dobra, chrzancie to, co mówiłem przed chwilą. Nie skaczcie na to. Po prostu ją atakujcie z misłu ze wszystkiego. Dobra, gdzie ty jesteś, mamuśko? Statku mamuśko. Tu ty jesteś. Dobrze, przynajmniej one są bardzo łatwe do rozwalenia. I... kurde! To trzeba mieć pecha. Ale dosyć szybko to idzie, w miarę. Nie mówię, że super duper szybko, ale w miarę to jakoś idzie. Tylko tak trochę to jest irytujące, że ona tak bez daleko ich spawnuje. Aha, ty jeszcze żyjesz, no. Dobra, trochę się tutaj podleczę, żeby nie było fejla. Dobra, i teraz ona nam tutaj daje jakiś taki tryb super duper ataku, który niezbyt ogarniam. Okej, po prostu możemy po niej skakać. No i praktycznie już ją rozwaliliśmy. O nie, ona w nas celuje. Dobra, to jest teraz walka na śmierć i życie. Więc już tak malutko zostało, ale też... najgorsze jest to, że mi też malutko zostało. Więc to niezbyt mi pomaga. Ej, zaraz. No nie, na serio to tak nie działa. Błagam. Dobra, ostatni raz ludzie, ostatni raz. I dziękuję bardzo. Tak oto pokonaliśmy statek matkę, tylko praktycznie na jednego hita byliśmy. Gdyby włączyła osłonę, jeszcze raz byłoby super. I co to jest? Ale właściwie to ja się na serio pytam. I nie wiem, o co chodzi. Czy to jest bolt grabber albo coś w tym stylu? Czy jakieś FDA? Mapper. Mapper to chyba nam pokazuje, gdzie są śrubki, złote śrubki i tak dalej. Czy tak? Czy dobrze myślę? Halo? Gdzie to będzie? W items chyba. Mapper. This illegal expansion to your map technology allows you to see hidden areas not generally open to the public. Aha, czyli... nie! Kurde! Zrąbałem. Ale chyba nam jeszcze starczy na pewną jedną rzecz, którą chciałem wam pokazać i o której mnie Sackboy upomniał, Sackboy Player. To było chyba bodajże nawet w pierwszym odcinku tego Let's Play'a, więc już to trochę minęło. W ogóle śmieszne, to jest to, że zapisuje nam się screen tamtego z Incognito. To jest według mnie rozbrajające. Dobra. Więc jakby, jeżeli pamiętasz to, o czym mi mówiłeś, to brawo dla ciebie. Ale teraz lecimy na naszą pierwszą planetę, na której byliśmy. W której cała ta przygoda się rozpoczęła. O, jednej śrubki nam brakuje. Właściwie to nie chce mi się po nią iść. Bo wiem, gdzie ona jest, ale nie chce mi się do niej iść, bo właściwie nie jest nam potrzebna zbytnio. A też za dużo to ona by chyba nie zrobiła. Więc dobra. Gdzie jest teleporter? Tutaj. Ta muzyka jest tu fajna. Okej, w ogóle mam to, co jest mi najbardziej potrzebne. Tak, mam.
Nie wiem, czy z tym ekwipunkiem sobie dam radę, ale spróbujemy. Czy mam wszystko? Mam wszystko. Więc chodzimy tu. Czego nie mogliśmy zrobić wcześniej. I to jest ukryty boss. Tego bossa możemy nie robić, ale jako już robię wszystkich, całą grę właściwie, to zrobimy go. Syntenoidy i HK 22 Gun. Ten boss nie jest zbytnio trudny, wystarczy go ogarniać jakoś, ale no... Ale no, też jak widzicie, nie jest słaby. By się przydało teraz PDA. Tak szczerze. Nie! Zmarnowałem ostatni strzał, dobra. Teraz lecimy z Lancerem. Heavy Lancer. Aj. Nie. Dobra, rękę. Coś się odsuniemy. Niezbyt to mu dużo robi, ale bądź co bądź nadal jest to trochę tak jakby efektowne. No słuchajcie, no lepszy ryć niż nic. Bo jest takie przysłowie, wam powiem. Bardzo popularne kiedyś było. Ojej. Zostawmy. A nie mogę go teraz atakować w tym stanie. Spoko, no niezbyt, jak już mówiłem, ogarniam tego bossa. Ale no jest to przedmiot, który jest nam... No nie powiem, że niezbędny, ale... No bardzo by mi pomogło, gdybyśmy go mieli jednak. Kurde, jak ja żałuję, że teraz nie mam Rhino. Okej. Zobaczcie, że mój komentarz nie jest jakiś taki bardzo... bardzo super, ale... No, widzicie, że... To, co teraz robię, to nie jest zbytnio... proste. Ale fajnie, mogliśmy czytać to, że możemy go zatruć. Co nie ma praktycznie sensu, ale okej. Bo on żyje w jakichś chemikaliach, czy Bóg wie, co to jest. No, trucizna mu praktycznie nic nie robi, ale... No, syntenoidy, róbcie cokolwiek. Wy mu chociaż trochę damage'a zadajecie. Jest on nie dogania. Uff. Tak, zlamić. Tylko ja potrafię. Okej. Ostatnia broń, jaka nam została, która jest jakoś efektywna. Serio, ostatnia. Ale no, dużo mu robi ta broń, przynajmniej. Dobra. Już tak mało. Ej, serio, ja pierwszy raz pokonuję tego bossa przy takim słabym ekwipunku. Dobra, i papa! Dziękuję bardzo, pokonaliśmy tego bossa! Ludzie, to wasza siła nam mi to dała. Dzięki waszej sile to udało mi się to zrobić. Przez co odcinek trwa pół godziny, a nie... Uff, Boxbreaker. No i nice, i patrzcie, co teraz dzięki temu możemy robić. A wiecie, co to znaczy? Więcej hajsu! Dobra. Więc teraz możemy lecieć na tą planetę, na którą mamy lecieć i tam zakończymy nasz super duper odcinek. Okej. Dobra. To jest wspaniały gadżet. I najlepsze jest to, że już mamy na zawsze to. Nie musimy pokonać tego bossa znowu. Ale praktycznie już wszystkie zadania wykonaliśmy na tej planecie. No to jest super, tylko musimy przejść tą planetę. No
to już easy właściwie będzie. O kurde. Więc tak, ludzie. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli oglądaliście, to dzięki wam za oglądanie. Jeżeli słuchaliście, to dzięki wam za słuchanie. Na razie i cześć. Pa, pa.